Towarzysze, więc na kanale Strajk EU pojawiła się kolejna żenująca rozmowa, tym razem rozmowa dotycząca Rożawy z autorem strony facebookowej Kurdystan Info, Rafałem Rudnickim. No i jeśli wygooglujecie tego Rudnickiego, no to wychodzi, że jest to członek Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Ta informacja chyba nie została podana w rozmowie, ale nie jestem pewien. No w każdym razie, jeśli nie została ta informacja podana, to jest to dość rzecz ciekawa. W końcu mamy do czynienia z lewicowym medium, które to medium, jeszcze jak wynika z samej nazwy, zajmuje się sprawami pracowniczymi, sprawami strajkowymi. Więc mamy tutaj człowieka ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, a no jakoś jakby ten temat związkowy został przemilczany, no i cała ta rozmowa dotyczyła Kurdów. No ale właśnie gdyby ten Rafał Rudnicki no, nie był członkiem Inicjatywy Pracowniczej, no to pewnie tego filmiku bym nie nagrał. Rozumiem, że w momencie, kiedy Kurdowie są tutaj, kiedy trwa wojna, kiedy no tam no, giną ludzie, no to różni przedstawiciele jakiejś tam społeczności no, mają prawo do jakiejś tam wypowiedzi. Nawet człowiek, który załóżmy Kurdem chyba nie jest, no to solidaryzując się z Kurdami, no niekoniecznie musi być politycznie świadomy. Jeśli jednak mamy do czynienia z socjologiem, z działaczem Inicjatywy Pracowniczej, a to tym działaczem już jest od kilku lat, bo tam jak się wpisze to nazwisko właśnie, no to wyskakuje, że już kilka lat temu był działaczem Inicjatywy Pracowniczej, no to jednak poprzeczkę należy stawiać wyżej. Więc ja tutaj się skupię na wypowiedzi tego człowieka, jako na wypowiedzi Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, i to kompromituje no, całą Inicjatywę Pracowniczą. No, to znaczy, to nie jest pierwsza rzecz, którą usłyszałem z ust jakiejś takiej zachodnioeuropejskiej, czy europejskiej, czy zachodniej lewicy, która kompromituje. To jest po prostu kolejny jakby dowód na to, jak bardzo ci ludzie mają, no, to nawet trudno określić, czy oni są idiotami, czy to są po prostu sprzedajni agenci NATO, no. Więc to sami sobie, no po prostu tacy pożyteczni idioci zachodniego imperializmu. Dobrze, więc o co chodzi w tej rozmowie i dlaczego ta rozmowa tak mnie zaszokowała? No to więc tutaj kotek zhałasuje, chyba chce wystąpić w filmie, nie wiem, ale dobra, uspokoił się. Dobrze, więc przechodzimy do treści rozmowy. Więc może najpierw ja przedstawię, jaki jest mój stosunek do zachodniego imperializmu, a później zaprezentuję to, co powiedział Rudnicki. Więc mój stosunek do zachodniego imperializmu jest taki, że no, jestem przeciwnikiem świata, jaki narodził się, no, taki, rodził się gdzieś od XV-XVI wieku, a apogeum tego świata było gdzieś na przełomie XIX i XX wieku, mianowicie, że europejskie wojska czy amerykańskie wojska były na całym świecie i na tym całym świecie właśnie wyznaczały pewne reguły gry, stawiały się w roli takiego arbitra, który tutaj będzie decydował kto, co, jak i tak dalej. No, sam ten geografia Bliskiego Wschodu, jest to mapa stworzona przez europejskich imperialistów w czasie I wojny światowej. Po prostu doszło w momencie, kiedy wiadomo było, że Turcja czy kraje centralne, Turcja będąca właśnie w sojuszu z Austro-Węgrami i z Niemcami, była po tej drugiej stronie, no to no, Francuzi i Brytyjczycy już wtedy zdecydowali, że walcząc z Turcją na Bliskim Wschodzie podzielą między sobą właśnie terytoria Turcji. Tak więc tam w wyniku tego podziału doszło do powstania Syrii, powstania Iraku, powstania Palestyny i tak dalej, i tak dalej.
Później ta Syria właśnie stała się tutaj mandatem francuskim, Irak stał się mandatem brytyjskim. No ale oczywiście te podziały takie, no jak to przy linijce tworzono granice państw, no to widzimy też w Afryce. Później rolę tych europejskich imperialistów przejęli Amerykanie. No i to jest pewna rzeczywistość zastana, z którą ja walczę. Mianowicie mi się nie podoba taka sytuacja, że są jakieś zachodnie mocarstwa, które mają swoje wojska rozproszone na całym świecie i poprzez fakt, że te wojska stacjonują poza Europą, no to politycy krajów zachodnich roszczą sobie prawo do tego, żeby decydować, jak ma postępować ten czy inny przywódca, jak ma postępować ten czy inny kraj, no i po prostu wpieprzają się w politykę innych krajów. Dla mnie jest to mentalność kolonialna, jest to mentalność imperialistyczna. Domagam się od wojsk, wszystkich wojsk podporządkowanych NATO, do tego, żeby spieprzały z krajów właśnie precz z bazami amerykańskimi, precz z bazami innych krajów NATO, wracać tutaj do Europy, w ogóle rozwiązać NATO, no, rozwiązać NATO, ale dopóki to NATO istnieje, no to niech po prostu no, nie szkodzą i niech wracają do siebie. Więc no, to jest postawa, no, trzeźwa postawa każdego przeciwnika imperializmu, że imperializm opiera się na takiej właśnie no, międzynarodowej dominacji wojskowej poprzez fakt, że właśnie no, są bazy wojskowe krajów zachodnich i naszym obowiązkiem jako komunistów, no ale ten Rudnicki załóżmy nie jest pewnie komunistą, no ale pewnie jest związkowcem, który no, część tych ludzi z inicjatywy pracowniczej właśnie występuje na jakichś tam demonstracjach antywojennych, więc no, jeśli oni są prawdziwymi przeciwnikami wojny, no to no, kto jest dzisiaj głównym sprawcą wojny? Wystarczy spojrzeć na budżety wojskowe, no to widać, że najwięcej tutaj się zbroją Stany Zjednoczone i najwięcej zbroją się kraje NATO poprzez tutaj właśnie ten no, wymóg tego, żeby mieć 2% budżetu przeznaczać na zbrojenia. Już ze względu na fakt, że te kraje NATO to są zazwyczaj kraje bogate, uprzywilejowane, więc mają duże budżety, poprzez właśnie, więc mają dużo kasy, za to dużo kasy mogą kupić dużo amerykańskiej broni, co zresztą popiera amerykańska lewica, znaczy polska lewica, na przykład z Adrianem Zandbergiem na czele, który też jest jakby za utrzymaniem tego militarystycznego pędu i kupowania tych 2% PKB przeznaczania na zbrojenia. W każdym razie, zarówno obiektywnie na świecie głównym tutaj no, sprawcą wszystkiego zła, całego zła, wszystkich wojen są kraje zachodnie, więc my już powinniśmy być przeciwnikami krajów zachodnich jako tych krajów najbardziej właśnie takich prących do wojny, ale z faktu, że my właśnie tutaj żyjemy, że my należymy do, no, jesteśmy Polakami i ja i pan Rudnicki, więc powinniśmy być przeciwnikami NATO, mieszkamy w Unii Europejskiej, więc powinniśmy być przeciwnikami tego europejskiego imperializmu, no to jest dla mnie jakieś takie abecadło, no to jest no, człowiek, który się określa mianem lewicowca, no to po prostu no, chcesz się angażować w działalność antywojenną, pierwsze co robisz, to krytykujesz NATO, to krytykujesz właśnie tą militarystyczną politykę Stanów Zjednoczonych, a esencją militarystycznej, imperialistycznej, tej wojennej, zbrodniczej polityki Stanów Zjednoczonych jest Pentagon. Pentagon, czyli to miejsce dowodzenia, to miejsce, gdzie decydowane są te wszystkie interwencje wojskowe, to miejsce, gdzie się przygotowuje grunt pod kolejne tam właśnie zbrodnie i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie, no,
Nigdy jeszcze w życiu nie widziałem lewicowca, który by wypowiadał się politycznie, broniąc Pentagonu. Owszem, są tacy, którzy działają politycznie od lat i reprezentują interesy Pentagonu. No i to, że różni trockiści, na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy Pentagon podejmuje decyzję, że będziemy bombardować Libię, to oni mówią, aha, Pentagon bombarduje Libię, to my będziemy robić demonstrację pod ambasadą libijską przeciwko Kaddafiemu. Więc oni jakby grają ręka w rękę z Pentagonem. I takich przykładów, jak to właśnie ta zachodnioeuropejska czy amerykańska lewica ramię w ramię z Pentagonem prowadzi tutaj tą taką agresywną, imperialistyczną politykę, to takich przykładów mamy od dawna. Ale to zawsze jest robione po cichu. To zawsze, oni zawsze się tego wypierają. Mówią, nie, 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 my nie jesteśmy tutaj sprzedajnymi agentami. My nie współpracujemy z Pentagonem. My jesteśmy prawdziwymi lewicowcami. A to, że my robimy to, co Pentagon nakazuje, to jest tylko taki zbieg okoliczności. I to, co powiedział Rafał Rudnicki na kanale Strike, to właśnie... Rozwija ten mit. Okazuje się, że tutaj inicjatywa pracownicza jest zaangażowana w te podziały, jakie mają miejsce właśnie w amerykańskiej administracji. No i z tych podziałów, jakie mają miejsce w amerykańskiej administracji, inicjatywa pracownicza, jakie tam są podziały? Te podziały przedstawia Rafał Rudnicki. To on mówi, że w sprawie Kurdów mamy tutaj dwie polityki. Mamy politykę taką racjonalną, prowadzoną przez Pentagon, który od 2015 roku dawał broń, dawał pieniądze, dawał schronienie pod amerykańskim tutaj parasolem samolotowym, żeby właśnie Kurdowie mogli tworzyć swoją wolną strefę. I że jest to taka dalekowzroczna polityka, jak to właśnie cała ta potęga wojskowa, że taka względna potęga, ale to, że mógł powstać region autonomiczny, którego Asad nie był w stanie zająć, to jakby wprost tutaj zostało to przedstawione jako... Że jest to dziecko Pentagonu, tych ludzi, którzy tam planują jakąś wojskową strategię Stanów Zjednoczonych, ale ta polityka amerykańska dzisiaj nie jest spójna. Donald Trump powiedział, że on chce się z Bliskiego Wschodu wycofać, on chce się z tej Rożawy wycofać. Rożawa go nie interesuje, bo w Rożawie nie ma ropy, więc on chce zabrać amerykańskich chłopców. No i tak jak powiedział Bruno kilka dni temu właśnie na live, to z faktu, że Trump myśli kategoriami biznesowymi, ale też to Trump ma taki postulat America first. America first, czyli najpierw Ameryka. Pozytywnym elementem tego, co robi Trump, jest to, że Trump chce troszkę zlikwidować tą obecność wojskową Stanów Zjednoczonych na świecie. Więc on troszkę tych Amerykanów rozproszonych na różnych frontach, on chce po prostu te fronty wojskowe zlikwidować i jeśli nawet wojna ma się tam toczyć, to przynajmniej bez udziału Amerykanów. Czyli ten postulat wszystkich tych przeciwników wojny. Amerykanie won! Wracajcie do siebie. Trump realizuje i to jest jedna z niewielu dobrych nowin w działalności Trumpa jest taka, że on chyba lepiej jest z perspektywy przeciwników imperializmu, że Trump podejmuje decyzję, Amerykanie się zwijają do siebie. I to jest powód, dla którego działacz inicjatywy pracowniczej płacze. On płacze i mówi, jak to się znowu, Amerykanie sobie idą, zostawili Kurdystan na łaskę Erdogana, jak my teraz możemy robić działalność polityczną? Żałosne, jeszcze jakby
No, jeszcze bardziej żałosne jest to, że na demonstracji, która odbyła się w Warszawie kilka dni temu na placach Zamkowym, jest relacja w TVN-ie. No i na tym TVN-ie, no to właśnie zaczyna się pokazywanie tej demonstracji od skandowania hasła embargo, embargo. No to jest dokładnie to hasło, jakie tutaj Unia Europejska chce nałożyć na Turcję, czyli właśnie, no, no więc... no, mamy tutaj pewne takie, taki coming out, taki imperialistyczny coming out. No właśnie, no, Rafał Rudnicki, no, zrzucił maskę, powiedział wprost, no, ja w tym konflikcie między w Stanach Zjednoczonych, ja się opowiadam po stronie Pentagonu, ja bym chciał, żeby Pentagon pogonił tego Trumpa i żeby Pentagon dalej mógł właśnie prowadzić tą swoją taką dalekosiężną politykę. No to tyle, no. Zachęcam was, towarzysze, do no, właściwie nie wiem do czego. No. Obejrzyjcie sobie ten wywiad z panem Rudnickim. No, no jest to po prostu, no, kolejny, no, kolejny rozdział w długiej księdze właśnie degeneracji lewicy, zarówno polskiej, jak i zachodniej. Pozdrowienia, towarzysze.